I nikt się nie interesował tym, nikt nie chciał ciebie przekonać, że warto inaczej funkcjonować? No ale jak mnie prowokowali? Kto prowokował na przykład? No nie wiem, oddziałowi tam. W jaki sposób na przykład prowokują? Nawet nie mówiąc już o tobie, tylko tak jak w więzieniu kobiecym. No nie wiem jak to powiedzieć, no prowokują. Przeszukują w sposób taki, że wywracają wszystko do góry nogami? Tak, i to specjalnie robią. Listy? Dron czy nie? A nie wiem. Darli listy czy nie? No też pewnie, ale... Czyli... 3 lata. Tak, w sumie za niewinność i... Bo tam wmieszali w jakiś napad i siedziałam za niewinność. No tak, bo to głośno było o tym, bo media się oczywiście tym bardzo interesowały, co się dzieje z Tereską, a co się z Olą dzieje. Interesuję się, jak coś się dzieje tylko. A jesteś przykładem dla dziewczyn, które... tysiące przecież dziewczyn wychodzi z zakładów karnych i też nie mają żadnej pomocy. No nie mają startu żadnego. Nie mają żadnego startu. Nie mają niekiedy gdzie wyjść. No ale ich wypuszczają i tyle, no co? No tak, to bo a co mają zrobić? Niektóre nie chcą wychodzić, bo się boją, nie mają też gdzie pójść. I wracają za 2 tygodnie albo... No powiedzmy, tylko teraz mężowi też odwiesili wyrok, bo też siedział. Mu odwiesili wyrok tam za jakąś głupotę, bo go w coś mieszali. No i teraz on ma iść siedzieć. Nie? I ma iść siedzieć? Tak. A nie można... Znaczy pisaliśmy do sądu, żeby odroczyli na razie, żeby to... Ale nie wiadomo co. A jak poznaliście się? A przez kolegę takiego. Czyli wszystko wskazuje na to, że znowu będziesz samotnie wychowującą mamą? Tak. No i co będzie? No nie wiem, będę musiała sobie poradzić. Może jeszcze zawieszą na jakiś czas. To i co, babcia się zjawi? No babcia teraz już mi pomaga. Ja teraz dziecko na parę dni, bo jestem chora, co czy tak to leżę. Leżałam przez parę dni. A ty w ogóle próbowałaś zgłosić się do, na przykład o jakąś pomoc psychologiczną? Byłam tylko psychiatry raz. I co? Ale to po leki byłam. Takie ale to ona ci dała po prostu leki, a w więzieniu dostawałaś leki? Tak. I sama to... chciałam. Sama, bo w więzieniu nie ma problemów, prawda? Z psychotropami. Znaczy nie ma problemów, no. No wiem. No ja już nie chciałam się tak denerwować i brałam po prostu na senne leki. Na tak? Dzień nie chciałam tak. Tylko nasenne. Nasenne? Tak. I mimo to w stoperach? Tak. Dlaczego? Jeszcze melisę do tego piłam, no nie wiem. No. Tak? Tak. Jak wychodziłaś z więzienia, to ci powiedziała na przykład wychowawca czy psycholog więzienny: Pani Olu, ma Pani problemy. Wybijała Pani nam szyby, siedziała Pani od deski do deski, nie dostała Pani warunkowego. Warto by coś zmienić w życiu. Niech Pani na przykład pójdzie do takiego i takiego ośrodka. Nie. Nie skierowali, nie przekazali nie. W żaden sposób. Czyli zostawili Cię samo sobie, tak? Tak. Wiesz, ja kiedyś byłam na takim spotkaniu z dzieciakami z Poprawczaka i to takie maluchy po 14-13 tak, lat. Tak, no. To znasz, bo przecież też kiedyś miałaś okazję. I oni tak siedzą, pytają się, czy ja grypsowałem, co ja robiłem w więzieniu, bo nie widzieli mordercy. Ja im mówię, i każdy z nich mówi, że chciałby iść do więzienia. Mhm. A ja im wtedy odpowiedziałem tak. Bo to tak, taki szał jest w tym Poprawczaku, że wszyscy tak? Z tych więzień chcą iść tak. No właśnie, a ty też chciałeś do więzienia iść, jakoś Poprawczak. Dlaczego? Nie wiem, tak jakoś imponowało mi to. Ale to co? No, przecież dopóki nie... Bo przecież... Znaczy chciałam, nie chciałam tak, tylko mówiłam zawsze, że bym wolała w więzieniu odsiedzieć niż w Poprawczaku tam takie. Tam siedzenie, to przymusowa szkoła tam, takie. Tam, bo ja zawsze tak do południa spałam, wstawałam. No i później tam koło siebie robiłam, później wieczorem te seriale, no i znowu spać. Jak to? Pozwalali spać do południa? Nie. To jak spałaś? No normalnie. Czyli nogi przykryte nie. Kocem, nie? No. Nie. No i też o te kwity też miałam. A kto cię odwiedzał? Chodziłaś na widzenia? Tak. Kto cię odwiedzał? Babcia. Babcia. Ile razy w miesiącu miałaś widzenia? Znaczy w Grudziądzu w ogóle nie miałam. A ile czasu byłaś w Grudziądzu? Nie pamiętam. Rok? Nie wiem, nie pamiętam, bo ja tutaj byłam do sprawy ciągle. Tak. Później znowu jakaś sprawa i tak mnie wozili. Aleksandra, wiesz, Young Artist. Słuchaj, to jest nagroda? Z Los Angeles. Z Los Angeles? Tak. I to jest główna nagroda? Nie, no tam jakaś, nie wiem.
Słuchaj, ty dostałaś dla młodego artysty nagrodę w Stanach Zjednoczonych. Tak. Olka, nie warto powalczyć? Nie. Przecież potrafiłaś osiągnąć sukces. Może przez przypadek. To nie ma przypadków. Dlaczego bierzesz przypadki? To może jak zaczniesz patrzeć na te nagrody, to zaczniesz myśleć, że tak, jednak osiągnęłaś sukces. Że teraz masz córkę i za kilka lat córce pokaże, że mama była, jest jedną z najlepszych młodych aktorek. Tak. Thank you.